Siemaneczko wszystkim, z tej strony Łukasz Częsty z Baluma Bike. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o rowerach typu retro. W ogóle czym jest rower retro? Jak powinniśmy zakwalifikować taki rower retro? Bo taki rower MTB sprzed swojej komunii zazwyczajnie, więc sprzed 25-30 lat, no też jest klasykiem, tak? Ale to już jest inna ranga klasyka. Bardziej tutaj porozmawiamy o takich rowerach, które powstały jeszcze za czasów bloku wschodniego, za czasów komuny. One różnią się zdecydowanie wizualnie od tych rowerów, które spotykamy na dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Więc to ja bym nazwał rowerem retro, a nie taką retro MTB na przykład z 99 roku. Okej, to jest klasyk. No ale nie, to jeszcze nie jest takim klasykiem jak rowery na przykład tego typu. Myślę, że dzisiaj powinniśmy porozmawiać sobie o wadach, zaletach takiego roweru, jak on technicznie się zmieniał na przestrzeniach lat i jaka jest jakość tych części, bo ma wiele pozytywów, wiele minusów, jak każdy rower, więc pragnę Wam to dzisiaj przybliżyć. Tak zwana rama na mufach często wyróżnia rowery z tamtego okresu. Niekoniecznie w 100% mufowanie było wtedy używane, no ale w większości przypadków te rowery są robione tak zwaną metodą lutowania na mufach. No i w sumie na czym ona polega i w czym jest lepsza? Ogólnie tak, jeśli mamy klasyczne spawanie, to gdy mamy tutaj rurkę i tutaj rurkę i ją sobie spawamy, to w momencie, gdy coś nie pyknie przy takim spawaniu i no rama zostanie pomalowana i sobie jeździ, no to w momencie, gdy to sobie pęknie, no to rama w sumie jest do wyrzucenia, bo nie wiemy, jak jest z innymi spawami, a tutaj zainwestujemy trochę bardziej w rower i no w sumie nam to się nie opłaci, bo zaraz inne może spawy polecą. Kiedyś robiono to moim zdaniem 1000 razy lepiej. Na czym polega lutowanie na mufach? Otóż tak. Rurki łączy się za pomocą muf. Czyli rurkę wkłada się w mufę i to się lutuje. No i tak. W momencie, gdy coś by nie pykło, ten lód byłby za słabej jakości, to wtedy nie ma, bym powiedział, biedy, bo rurka jest wsadzona w mufę, więc no trzeba było to mocną siłą zadziałać, by ją po prostu ona się wyciągnęła, ale ona jest też mufowana w innych miejscach, więc nie ma możliwości przesunięcia. A tutaj jeśli chodzi o właśnie siły boczne, no to ta rurka siedzi w mufie, tak? Więc też nie ma możliwości, żeby ona się nam w trakcie jazdy na przykład się odczepiła. Więc to, co robili 40 lat temu, 100 lat temu, nawet takie ramy powstawały zapewne na mufach, to było 1000 razy lepsze niż współczesna technologia. Ramy z tamtego okresu mają stery jednocalowe. I wiele osób twierdzi i myśli, że są to stery starodawne, historyczne, no i nie powinny być w ogóle używane współcześnie. No jakby no dementuję tą tezę, no bo da się znaleźć na rynku stery jednocalowe, które są bardzo płynne i czasami nawet mogą być płynniejsze niż wiele sterów współcześnie produkowanych. No wiadomo, jak ktoś stawia takie stery jednocelowe tam za 5 zł, tak, no to no nie oczekujmy cudów i nie narzekajmy, że to słabo chodzi, no bo to nie ma prawa dobrze pracować. Ale mimo, że to jest starodawne rozwiązanie, to jest paru współczesnych producentów, którzy te stery produkują i da się jeszcze odnaleźć stery, które są bardzo dobre jakościowo, a poza tym też ładnie, klasycznie wyglądają. Za mostkiem znajduje się kierownica. No i tu ze względu, że były mostki stosowane jednocelowe,
To możemy zamontować kierownicę o średnicy montażowej 25,4. Więc wiadomo, tutaj współczesnych rozwiązań, gdzie to mocowanie jest na 31,8 mm, nie możemy zamontować. Aczkolwiek no, te mocowanie na 25,4 jest ładniejsze, fajniejsze, bo ta kierownica jest cieniutka, więc wizualnie to wtedy się bardzo spaja z rowerem, który ogólnie też jest taki wizualnie bardzo cieniutki, bardzo fit. Więc tutaj nawet gdyby była możliwość stawienia kierownicy 31,8, to raczej by nikt tego nie stosował, ponieważ wizualnie byłoby to bardzo brzydko. Dobra, to żeby nie było tak kolorowo, to teraz to może poopowiadam sobie o sztycach i otworach sztycy i problemach, które wiążą się właśnie z klasykami i właśnie wielkością tego otworu. Tutaj w Balumie używamy ram, które już są, tak bym powiedział, unowocześnione, bo posiadają standard 25,4 mm, który jeszcze jest dostępny, choć też już jest starodawny, ale w wielu ramach retro tutaj ta średnica sztycy no jest różna. 25 mm, 25,2, 26. Tutaj często jest to totolotek, no i po prostu bez cufmiarki się nie obędzie i po prostu dobierania, szukania sztycy odpowiedniej wielkości. Więc tutaj, jeżeli by na przykład odrestaurowaliście taki rower, no to zagwozdka jest w tym, by znaleźć odpowiednią sztycę. No i rodzajem hamulców, który był używany w tamtym okresie, był hamulec typu kaliper. No żadne inne nie były używane wtedy, więc można jedynie no, taki hamulec wstawić. Nie ma wyboru. No to przejdźmy teraz może do napędu i opowiem Wam o korbach i suportach. Kiedyś akurat na przykład ta rama i to rozwiązanie jest unowocześnione, bo mamy tutaj wstawione suporty z gwintem typu angielskiego, więc jakby już współcześnie stosowane w naszych rowerach. Ale w większości retro ram one nie będą dostosowane do współczesnych standardów. I wcześniej to były takie korby typu na clean, właśnie z miskami tutaj wybijanymi, niewkręcanymi i tak dalej. I ogólne były to bardzo siermiężne rozwiązania i ten support często się rozkręcał, był mało płynny. Zaraz tu korba po prostu, jeśli chodzi o takie luzy boczne, to była bardzo podatna na to. Szybko się po prostu to rozkręcało. Więc jeśli teraz na przykład się produkuje ramę taką retro, no to dostosowujcie się ją do współczesnych rozwiązań, a więc tutaj wstawia się mufę suportową z gwintem angielskim. No, rzadko się stosuje włoski, ale też można spotkać takie rozwiązanie. Jeżeli chodzi o rowery retro, no to jeśli rower był stricte używany w mieście, używano korby jednorzędowej, no bo nie potrzeba aż tylu przełożeń w mieście, a poza tym jest to łatwiejsze, bo nie mamy przedniej przerzutki, więc rower jest łatwiejszy w naprawie, no i oczywiście lżejszy. No i jakie maksymalnie możemy wstawić oponki do takiej retroszosówki? Teraz odpowiadam, 35 mm najwięcej udało mi się wsadzić, ale nie zawsze będziecie mieli w retroszosówkach tyle szczęścia, bo jak sama nazwa wskazuje, szosówka, więc dość cienkie opony, niskie opory toczenia, więc tutaj nie macie co liczyć na grubsze oponki. Wiele stricte szosowych ram retro może pomieścić jeszcze mniejsze opony, a nawet jeśli wsadzimy takie oponki, tak jak tutaj 35 mm,
No to trzeba się pożegnać z płotnikami, bo widzicie, miejsca tutaj jest malutko. Czy można wstawić do takiej retroszosówki błotniczki, bagażniczki i inne takie rzeczy? Tak można, ale nie zawsze jest to możliwe. Czasami właśnie, tutaj jeśli chodzi tutaj o to i o to mocowanie, często ono jest niedostępne w innych ramach. Tak samo mamy tutaj takie mocowania. One czasami będą lub nie będą w takich retroszosówkach. Dodatkowo mamy problem, jeśli chodzi tutaj o tylny trójkąt. Ciężko tutaj zamocować cokolwiek, mocowanie bagażnika. Więc często mocowanie koszyka czy bagażnika jest w takich rowerach bardzo problematyczne, a wręcz czasami niemożliwe, bo wchodzi tutaj czasami inwazyjnie w szczękę hamulcową i tu żadne podkładanie podkładek i tak dalej czasami nic nie daje, trzeba się bardzo, bardzo mocno narzeźbić, by nie wchodziło to w kolizję, a czasami i tak w jakiś sposób to koliduje. Więc budując taką retroszosówkę, z punktu widzenia wizualnego ja bym nie polecał szczególnie jakichś tam bagażników i błotników, bo to zaburza wizualnie taki rower, a z punktu widzenia technicznego też czasami jest bardzo problematyczne w zamontowaniu. No i teraz bardzo ciekawy temat, czyli szerokość tylnych widelek. I nie każdy wie, że na przestrzeni lat ta szerokość się zmieniała. My w retro rowerach przyzwyczailiśmy się swego czasu, długo był używany standard 135 mm. Taki też jest użyty w tym rowerze. No i on pozwala nam maksymalnie zmieścić kasetę lub wolnoobieg 8 lub 9-rzędowy. 9-rzędowy rzadko się używa z powodu małej dostępności takich retroczęści, ale byłoby to możliwe technicznie. Ale jeśli byśmy podjęli się odrestaurowania jakiegoś starszego roweru, no to nie zawsze będzie tak kolorowo, ponieważ w niektórych starszych ramach mamy ten standard 130 mm i on pozwala nam zamontować kasetę bodajże 6-rzędową, a czasami nawet spotyka się standard 120 mm. No i tutaj chyba maksymalnie co wtedy można włożyć, to chyba jest wolnoobieg 5-rzędowy. Więc no nie jest tak kolorowo, aczkolwiek no to miasta nie potrzeba dużo przełożeń, więc jak możemy wstawić kilka, to już jest dobrze. A 8 to jest już full w zupełności wystarczające, więc moim zdaniem nie ma co się obawiać. Podsumowując, myślę, że w jakimś stopniu udało mi się przybliżyć jakie wady, zalety, jak jest zbudowana retroszosówka i na co należy zwracać uwagę. Na pewno, biorąc się za renowację starego roweru, trzeba brać pod uwagę to, że te standardy zmieniały się na przestrzeni lat i będzie ciężko dobrać niektóre części. Trochę, jak to się mówi, trzeba będzie się pobujać, tak? Podobierać, bo nie wszystko będzie ładnie pasowało. Ale jak ktoś ma czas, zapraszam, proszę bardzo. Jeśli chodzi o nowe retroszosówki już na współczesnych ramach, te standardy już są ustandaryzowane, więc już wiadomo na wstępie, co można, czego nie można.